wczoraj, ale w nieco inny sposób. Reprezentacja Polski w futsalu wróciła z akademickich mistrzostw świata. Zawody rozgrywały się na naprawdę wysokim poziomie, o czym zapewniali mnie trenerzy kadry narodowej futsalu Klaudiusz Hirsch i Patryk Rzepka. Pierwsza ósemka akademickich mistrzostw świata, no to chyba dla polskiej reprezentacji wielki sukces. To prawda, 16 drużyn najlepszych na świecie wzięło udział w mistrzostwach świata akademickich w futsalu w Serbii i piąte miejsce, bo dokładnie takie miejsce zdobyliśmy, no należy uznać jako sukces i na pewno nie przynieśliśmy wstydu, także odbieramy właśnie w ten sposób tą naszą zdobycz. Jak ciężki był ten turniej, no bo jechaliście chyba z nieco mniejszymi oczekiwaniami. To znaczy, oczekiwania tak naprawdę miały wyjść na miejscu, bo jak wiemy, nie wzięliśmy udziału w poprzedniej edycji Mistrzostw Świata i tak naprawdę wystartowaliśmy z trzeciego koszyka, czyli jakby spoza ósemki. Także każde miejsce wyżej niż dziewiąte przyjęlibyśmy w kategoriach sukcesu. Na miejscu okazało się, że stworzyła się idealna grupa ludzi. Potrafiliśmy wygrać dwa mecze w grupie i zremisować wtedy jeszcze z aktualnym mistrzem świata Portugalią i okazało się, że wygraliśmy grupę będąc tą reprezentacją losowaną z trzeciego koszyka. Także tym bardziej mieliśmy satysfakcję z tego wyczynu grupowego. Zaraz po tym, jak udało wam się wejść do ćwierćfinału, czyli do pierwszej ósemki, rozmawialiśmy z Patrykiem właśnie, że no jest naprawdę duża szansa na ten medal. Co się stało w takim razie, Patryku, że ten medal no, było blisko wprawdzie, bo to piąte miejsce, ale nie udało się go zdobyć? Przyznam szczerze, że po pierwszych meczach eliminacyjnych w grupie byłem zaskoczony tą formą, tym poziomem sportowym, który reprezentowała nasza drużyna. I powiem szczerze, że liczyłem na to, że uda się przejść Ukrainę i awansować do półfinału, a z półfinału już bardzo łatwo do strefy medalowej. Ja myślę, że z perspektywy mojej... Wspominałeś, że Rosja i Ukraina również były mocne na tym turnieju. Tak, Ukraina była obecnym wicemistrzem świata na tym turnieju, ostatecznie zajęła czwarte miejsce. No i była jednym z faworytów do mistrzostwa, także przeciwnik był bardzo mocny. A co spowodowało, że drużyna nie awansowała, tak powiedziałem, myślę, że wiele czynników się na to gdzieś skumulowało, że tak się stało, z tym, że najważniejszym było chyba to, że były problemy z kontuzjami. Myślę, że tu Klaudiusz potwierdzi, że gdzieś... Troszeczkę wam się skład, można powiedzieć, w cudzysłowie rozsypał. No to prawda, te trzy mecze, powiedzmy sobie szczerze, w trzy dni to nadludzki wysiłek i było to widać po tym trzecim dniu mistrzostw. No, na szczęście te drobne i te takie, które można było naprawić, urazy udało się jakby zniwelować, ale jednak ubytek sił był tak duży, że tak wielki, że niestety na tle zespołu Ukrainy, który tak naprawdę w grupie rozegrał jeden mecz o stawkę przeciwko Rosji, bo grupę mieli no powiedzmy sobie dużo słabszą niż nasza, no wyglądaliśmy motorycznie przede wszystkim dużo słabiej. Ja myślę, że poznaniaków zainteresuje fakt, że większość sztabu, który pojechał na te akademickie mistrzostwa świata, pochodzi właśnie tutaj z Poznania i okolic. To prawda. No, zaczynając od tych bohaterów głównych, czyli zawodników, mieliśmy trzech przedstawicieli Akademii Futsal Club Pniewy, ale studiujących w Poznaniu, czyli Łukasz Błaszczyk, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, Filip Mójta, Uniwersytet Ekonomiczny oraz bramkarz Łukasz Błaszczyk, Wyższa Szkoła Handlu i Usług. No ponadto ten sztab szkoleniowy, czyli jakby nie licząc tutaj mnie i Patryka, jako trenera bramkarzy, Zbigniew Grześkowiak, mój asystent, Edward Suszyński, kierownik drużyny, który zadbał o świetną atmosferę w kadrze, jak również Piotr Kuś, nasz head delegation właśnie na tym wyjeździe. Także to był sztab poznański. Do tego no, znakomitą robotę, świetną pracę wykonał
Michał Ślęzak z Katowic, fizjoterapeuta, dzięki niemu też regenerowali się zawodnicy bez problemów i to był cały ten sztab, ale tak naprawdę większość, zdecydowana większość to poznańcy. Dziękuję Wam bardzo za wizytę w studio. Dziękuję.